Zarządzeniem wójta nr 42 na 2020 z dnia 14 lipca w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert o udzielenie tego zamówienia. W skład komisji wchodzą następujące osoby. Andrzej Dudzik, przewodniczący komisji. Przemysław Kłos, sekretarz komisji. Justyna Godeska, członek komisji. Kwota, jaką zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 195 408 zł i 87 groszy brutto. Dzisiejsze otwarcie ofert odbędzie się zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem transmisji online. Także przystępujemy do otwarcia ofert. Zgodnie z dokumentacją o 12.30 możemy otworzyć oferty. Minęła 12.30, także otwieramy w kolejności złożonych ofert. Wpłynęły dwie oferty. Proszę przynku otwierać drugą, teraz pod pikę odczytam. Oferta numer 1 to oferta firmy Budomost Spółka z o.o. za ścianki ulica Szosa Barnowicka 37. Tylko może niektóre, bo pewnie zakłóca. Szosa Barnowicka 37, 15521 Budomost. Łączna cena oferty to 182 262 zł i 26 groszy. W drugim kryterium wykonawca zaoferował pięcioletni okres gwarancji. Oferta numer 2. To oferta firmy ZQH Sebut, magister inżynier Sebastian Piętka, ulica Reuta 16B06400 Ciechanów. Łączna cena oferty to 214 zł, 927 zł i 74 grosze. Wykonawca w drugim kryterium zaoferował 5-letni okres gwarancji. Także mamy ofertę, w zasadzie ofertę numer 1, która się mieści w naszym budżecie. Także po zbadaniu ofert zostanie rozesłane do Państwa zawiadomienie o wyborze oferty. A w tej chwili dziękuję bardzo za obserwację. Kończymy część niejawną, przystępujemy do części niejawnej, czyli badania ofert. Dziękuję bardzo. Dziękuję.